To wszystko, co przed chwilą odczytałem, nie byłoby możliwe bez wsparcia, i to bardzo istotnego wsparcia pana radnego. Dzięki dobrej współpracy od już początku kadencji pana radnego sejmiku samorządu województwa lubelskiego jest możliwość pozyskiwania z naszych środków. A bez wsparcia z zewnątrz naprawdę nie jesteśmy w stanie wiele wykonać. Tylko wspomnę, że tegoroczny budżet w zakresie inwestycji opiewa na kwotę 6,5 miliona. Czyli tu, biorąc pod uwagę, co za chwilę pan radny o czym wspomni, o tych środkach również na drogi powiatowe i drogę wojewódzką, to mamy to same w postaci środków zewnętrznych. Czyli możemy zrobić dwa razy więcej za środki, które musimy przeznaczyć z budżetu gminnego, niż gdyby to było wykonywane z własnymi siłami. Także panie radny, zapraszamy na chwileczkę tutaj bliżej. Panie przewodniczący, również proszę. Szanowni Państwo, korzystając z możliwości, i do początku roku okrągłego 2020, mówię okrągłego nie tylko jeżeli chodzi o liczbę, ale jeżeli o realizację inwestycji, witamy głównego bohatera tych możliwości, które pojawiły się na terenie naszej gminy, i pozwolę stosowny adres na ręce pana radnego odczytać. Szanowny panie, w imieniu swoim, radnych, rady gminy oraz całej społeczności gminy Trzemieszu składamy serdeczne podziękowanie za pomoc w realizacji wielu naszych projektów inwestycyjnych wspieranych przez samorząd województwa lubelskiego. Pomoc województwa lubelskiego dla naszego samorządu przez sejmik województwa lubelskiego zawsze wykorzystywana jest na zrównoważony rozwój całej gminy. Życzymy wielu sukcesów oraz zadowolenia spełnionej funkcji, a przede wszystkim wytrwałości w dążeniu do tych celów, które służą całemu społeczeństwu. Liczymy na owocną współpracę w sprawach istotnych dla mieszkańców naszej gminy. Jeszcze raz życzymy, aby ten zaszczytny obowiązek przyniósł panu spełnienie osobistych planów i przyczynił się do rozwoju naszej małej ojczyzny. Podpisani, no bo jakieś podpisy muszą się znaleźć, no to oczywiście, jak mówiłem, to są życzenia o całej społeczności gminy, przewodniczący Rady Gminy Andrzej Jurzyński i moja skromna osoba. Także proszę przyjąć to stosowne podziękowanie. Mam nadzieję, że znajdzie dobre miejsce, żeby przypominało o tej naszej małej ojczyźnie, jaką jest gmina Trzemierze. Panie przewodniczący, panie wójcie, państwo radni, panie wiceprzewodniczący powiatu, państwo sołtysi. Rzeczywiście nawet nigdy nie liczyłem tego jeszcze. Te liczby są rzeczywiście imponujące, bo fajny budżet inwestycyjny, który pan wójt przedstawił, ale faktycznie z Urzędu Marszałkowskiego 2 miliony 600, tak na szybkiego policzyłem. Nawet tego wcześniej nie liczyłem. Ja się bardzo cieszę, że mogę jako radny państwa tutaj wspomagać, pana wójta, państwa radnych, mieszkańców gminy. Dobrze, że udało się te pieniążki pozyskać dla was. Ja chciałbym tutaj pochwalić bardzo dobrą też współpracę z panem wójtem, bo szanowni państwo, nawet jak robimy jakiś projekt, to tu ważne jest takie współdziałanie, że dokumenty, przede wszystkim dobrze przygotowane wnioski, co tutaj trzeba podkreślić, że dokumenty później wszystkie wymieniające, żeby czy coś uzupełnić, czy coś wyjaśnić bez zbędnej zwłoki, to jest bardzo ważne, żeby jakieś dofinansowanie nie przypadło. I tutaj pan wójt z urzędem gminy bardzo sprawnie działa i tu nic nam się, że tak powiem, nie obsnęło, wszystko trafiło do gminy, tak jak miało trafić. Szanowni państwo, również Fundusz Dróg Samorządowych, to właśnie obecność przy panu wojewodzie pozwoliła na to, żeby też dopilnować pewnych rzeczy. Teraz też wiem, że złożyliście na kolejny nabór. Ja dalej jestem pełnomocnikiem pana wojewody do spraw kontaktu z samorządem terytorialnym, więc jak najbardziej też będziemy tego pilnować. Szanowni państwo, tutaj
Również chcę podkreślić bardzo dobrą współpracę z panem wiceprzewodniczącym Rady Powiatu, panem Jackiem Krzyszczakiem, który też tak bardzo pilnuje państwa spraw. Powiem, że przypomina, że coś tam trzeba gdzieś zadzwonić. Także naprawdę, Jacku, dziękuję za tą współpracę, bo dużo też tak pomagasz organizacyjnie w tych sprawach, żeby gdzieś tam coś nie umknęło. Tutaj panu wójtowi również mi przypominasz, że gmina Trzebieszów czeka, że potrzebuje, że tam trzeba coś zrobić, żeby się gdzieś coś nie przeciągnęło. Szanowni państwo, ja jeszcze mam taką kolejną dla was dobrą wiadomość, ponieważ na sesji w Sejmiku Województwa Lubelskiego 30 grudnia uchwaliliśmy budżet województwa i tam w tym budżecie jest zapisane 2 miliony złotych. 2 miliony złotych na przebudowę, modernizację drogi 806 na odcinku Łuków. Tutaj ten odcinek, który jest niezrobiony do Międzyrzeca, ale to jest, głównie chodzi o ten odcinek, który jest na terenie naszego powiatu. 2 miliony złotych na przygotowanie inwestycji, na całą dokumentację projektową, czyli od skrzyżowania w Łukowie. I to w tym roku chcemy zrobić. Wszystkie decyzje środowiskowe, wszystkie niezbędne rzeczy, jeżeli gdzieś będzie potrzebny wykup gruntów, to też te pieniądze na to pozwolą. I to jest już w budżecie uchwalone. Teraz zapraszam do współpracy pana wójta i będziemy musieli się pochylić nad przygotowaniem w Zarządzie Dróg Wojewódzkich, wskazaniem panu dyrektorowi, jak należałoby przygotować ten projekt, bo to, żeby to było projektowane z państwem, nie? Że ta droga ma służyć dla was, dla mieszkańców. I tutaj powiem od razu, że w projekcie będzie ona zetapowana, ponieważ znam możliwości samorządu województwa i wydanie 30 milionów na jednego roku na taki odcinek będzie bardzo trudne, czy tam 20 kilku, w zależności jak to wyjdzie z kosztorysu. Ale to tak poetapujemy, żebyśmy mogli robić poszczególne odcinki i je od razu dodawać do użytkowania po wykonaniu. Myślę, że w jakichś trzech, może maksymalnie czterech podejściach to się uda zrobić. Mówię o realnych rzeczach, bo naprawdę tak to wygląda. Również też ten Fundusz Dróg Samorządowych, bo przypomnę, że pan wojewoda lubelski w bieżącym roku na nasze województwo przekazał 531 milionów. Z czego tam do powiatu trafiło 35, do gmin wszystkich powiatów, do gmin trafiło jeszcze 13, więc bardzo ładna suma. A my teraz pytamy pana ministra o Fundusz Dróg Samorządowych na drogi wojewódzkie, ponieważ one przy tych wszystkich drogach gminnych państwa powiatowych robią się najgorsze. Ale na razie spokojnie, jeszcze państwo róbcie swoje, a my się o to zwrócimy jako samorząd województwa troszkę później, ale również mi bardzo zależy na tym, żeby te dwie drogi wojewódzkie, które są 806 i 807, były zrobione. Tutaj jeszcze wspomnę, że drugie 2 miliony złotych w tym budżecie jest na drogę 807. Czyli tą drogę, która jest jeszcze, można powiedzieć, gorsza niż ta wasza. 807 to jest droga od Stanina, tam od Kosut, w stronę Jarczewa-Garbolina. To jest też ponad 10 kilometrów drogi, która jest wąska, popękana. Czyli 4 miliony złotych na drogi z sejmiku z województwa lubelskiego do naszego powiatu i to jest konkret. To będziemy realizować. Ja oczywiście dalej zgłaszam swoją gotowość do dalszego działania dla państwa. Zapraszam do współpracy. Kolejne projekty już z panem wójtem mamy poukładane. Tutaj jeszcze targowiska, tak ostatnim rzutem na taśmę ten milion złotych. Chcę przypomnieć, że drugi milion dostało miasto Stoczek Łukowski. Też na targowiska, więc z takiego ostatniego rozdania cztery gminy dostały w województwie lubelskim, z czego dwie w powiecie łukowskim. To są takie konkretne działania, bo szanowni państwo, no za tym trzeba nieraz trochę pochodzić, poprosić kogoś, poprzekonywać, powiedzieć, że wójt jest gotowy, bo też jest ważna taka sprawność działania. Ponieważ są pieniądze z jakiejś już resztki tak zwane, no to nie takie resztki, jak zostają 4 miliony,
ale samochód jest gotowy, na przykład już mamy kawałek projektu albo sprawnie to zrobi. To jest bardzo ważne, wtedy możemy bardzo szybko takie pieniążki, a jest potrzeba, zorganizować, że taki projekt się pojawi, konkurs i można w nim uczestniczyć. Więc za to chcę przede wszystkim podziękować panu wójtowi, całej administracji, urzędu, że bez zbędnej zwłoki mogliśmy to realizować i ja nie musiałem się za to wstydzić, że ktoś do mnie zadzwonił, jakiś dyrektor, że słuchaj, chodzisz tutaj zacząć, a tam dokumentów nie mamy, bo i takie sytuacje się zdarzają. Tutaj w żadnym przypadku takiej sytuacji nie było, ja tutaj widzę, ta inwestycja w Trzebieszowie też takim w miarę szybko nam się udało to finansowo zrobić. Pan wójt był na to przygotowany, sprawnie zadziałał. Tutaj bardzo dziękuję panu Jackowi Krzysztakowi, bo bardzo pilnował tej drogi i w zasadzie codziennie do mnie dzwonił, żeby tam nic się nie wydarzyło, bo tam trzeba było stosowne dokumenty jeszcze z innych urzędów, jeszcze pozwolenie od wojewody. I także tutaj to się udało zrobić, ale macie piękny też parking tutaj przed gminą, to pan wójt zrobił. Bardzo fajnie teraz to wygląda, bardzo ładna wizytówka. I dlatego, szanowni państwo, ja jestem dla was. Pracujemy razem dla mieszkańców, dla państwa. Zmieniamy i gminę Trzebieszów, i powiat tukowski, i województwo lubelskie. Na nowy rok życzę państwu, panu wójtowi, radzie, wszystkim państwu wszystkiego dobrego, żeby te wszystkie plany, które macie zapisane w budżecie gminy się ziściły. Również życzę, żeby te nasze wspólne plany się zrealizowały, żebyśmy mogli tutaj za rok się spotkać i powiedzieć, że zrobiliśmy to i tamto i to są budżety i że wydaliśmy też te pieniądze, które są właśnie przygotowane i w budżetach państwa, i w budżetach województwa. Także bardzo serdecznie jeszcze raz gratuluję i życzę wszystkiego najlepszego i jestem jakby dalej gotowy do działania dla całej społeczności gminy Trzebieszów.